W ciągu ostatniej doby w naszym powiecie przybyła jedna osoba chora na COVID-19. Zerowa statystyka zarażeń utrzymywała się przez minione 2 tygodnie. Koronawirusa wykryto u ponad 70-letniego mieszkańca gminy Ksawerów. Mężczyzna zaraził się w jednym z łódzkich szpitali, do którego trafił na leczenie swoich chorób. Teraz obecnie przebywa w szpitalu Biegańskiego, czyli w szpitalu zakaźnym. Czuje się dobrze, objawów koronawirusa nie ma. Także no wszystko ku dobremu idzie. Nie miał kontaktu z rodziną, w związku z tym tutaj no krąg osób, które by były z kontaktu poddane kwarantannie, no w tej chwili nie funkcjonuje, no i sytuacja jest opanowana. Na dzień dzisiejszy na kwarantannie przebywa 109 osób. W Pabianicach i w gminie Pabianice. Dzisiaj 68 osób jest na kwarantannie, w Lutomiersku 4 osoby, w Konstantynowie Łódzkim 12 osób odbywa kwarantannę, w Dłutowie 2 osoby, w Dobroniu 12 i w Ksawerowie 11. Łącznie to jest 109 osób, czyli od wczorajszego dnia trochę nam ubyło tych osób na kwarantannie, po prostu wcześniejsze kwarantanny się skończyły. Mężczyzna z gminy Ksawerów jest 13. osobą z naszego powiatu, która została zakażona koronawirusem. Poprzednie 12 osób z COVID-19 już wyzdrowiały. Pod koniec marca starostwo wprowadziło zmiany dotyczące obsługi interesantów, ustawiając specjalne pojemniki do przekazywania dokumentów do poszczególnych wydziałów. Od minionego poniedziałku interesanci mogą już częściowo korzystać z obsługi bezpośredniej. Nadal jednak w Wydziale Komunikacji i Transportu w przypadku rejestracji pojazdów dokumenty należy dostarczać jak dotychczas z wykorzystaniem pojemnika wrzutowego, który wystawiony jest codziennie przy wejściu do budynku D w godzinach od 8 do 14.30. Zostaje natomiast wprowadzona możliwość bezpośredniego odbioru dokumentów komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów czy pozwoleń czasowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W sali obsługi mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby, w tym jedna osoba przy okienku informacji. Z kolei wszystkie sprawy związane z prawem jazdy, wejście od ulicy Okulickiego można załatwiać bezpośrednio, ale w sali obsługi nie może przebywać więcej niż jedna osoba. Obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji i Transportu jest realizowana w godzinach od 8 do 15, od poniedziałku do czwartku, a w piątek od 8 do 14. Opłaty związane z dokumentami załatwianymi w wydziale należy dokonywać drogą elektroniczną, a potwierdzenia należy załączyć wraz ze składanymi dokumentami. Aby załatwić sprawę w wydziałach gospodarki nieruchomościami oraz dróg i mostów, wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie z pracownikiem danego wydziału, który w wyznaczonym miejscu spotka się z interesantem. Bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy będzie również w Wydziale Geodezji i Kartografii. Informacje dotyczące nowych zasad obsługi w wydziałach starostwa znajdują się na stronie powiatpabianice.pl. Poniedziałek 25 maja był pierwszym dniem, kiedy nieco po ponad 2 miesiącach przerwy związanej z pandemią koronawirusa w szkołach pojawili się uczniowie klas 1-3. Po otwarciu 11 maja przedszkoli i żłobka to kolejny krok w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Tak jak to było w przypadku przedszkolaków, również rodzice uczniów składali wcześniej deklarację chęci posłania swojego dziecka do szkoły. Na 1610 uczniów klas 1-3 na zajęcia zgłoszono wręcz niewielką liczbę. Według wstępnych takich naszych informacji, które zostały zebrane pod koniec poprzedniego tygodnia, wynikało, że możemy się spodziewać 57 dzieci z klas 1-3, które do nas dotrą do Świetlic. Natomiast według danych, które w tej chwili zebraliśmy ze szkół, mamy ich na ten moment 25. Oznacza to, że w szkołach nie pojawiła się nawet połowa dzieci wstępnie zadeklarowanych. W ubiegłym tygodniu skontaktowaliśmy się z wszystkimi rodzicami klas 1-3. Mieliśmy 7 deklaracji dla chętnych na uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych. W tej chwili mamy 3 uczniów. Co więcej, w kilku placówkach nie pojawił się żaden uczeń. Na 25 dzieci, które dotarły do naszych szkół na zajęcia świetlicowe, do 4 nie dotarł nikt, czyli 3, 8, 9 i 13 tak naprawdę, bo tam jedno dziecko zostało przysłane do szkoły, ale ze względu na podwyższoną temperaturę nie uczestniczyło w zajęciach. Najwięcej uczniów pierwszego dnia, bo 5 było w szkole podstawowej nr 5.
Dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi. Zajęcia są zarówno edukacyjne, dzieci mogą korzystać z różnego rodzaju gier edukacyjnych, mogą rysować, malować, czyli zajmują się tym, czym zwykle zajmują się na świetlicach. Szkolne świetlice działają przez 8 godzin od 7.30 do 15.30 z utrzymaniem zasad bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o reżim sanitarny, to zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego muszą być zachowane odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, jeśli to oczywiście jest możliwe, bo ciężko czasami zapanować nad dzieciakami, które zbliżają się do siebie na zbyt małą odległość. Natomiast trzeba zachować zdrowy rozsądek, przede wszystkim jeżeli chodzi o dezynfekowanie przedmiotów, powierzchni, mierzenie temperatury wchodzącym uczestnikom zajęć. Każda szkoła oczywiście musiała przygotować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zachowania się zarówno uczestników zajęć, pracowników, ale także rodziców, czyli były te strefy, do których rodzice mogą wchodzić, do których niestety już nie. I z jakiego momentu, z jakiego miejsca mogą odbierać dzieci później po skończonych zajęciach, jeżeli takowe nie wracają samodzielnie do domu. Szkoły, które zgłosiły zapotrzebowanie, otrzymały dodatkowe środki higieniczne, maski, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji. W ramach ustaleń z dyrektorami szkół uczniowie klas 1-3 nadal uczestniczą w prowadzonych zdalnie zajęciach dydaktycznych. Od 25 maja we wszystkich podstawówkach ruszyły również konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas 8, którzy przygotowują się do egzaminu. Organizację i plan konsultacji samodzielnie ustaliły szkoły. Od poniedziałku 1 czerwca rozpocznie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Będzie to druga w tym roku akcja organizowana przez Urząd Miejski. Podczas pierwszej zbiórki, która odbyła się w marcu, odebrano sprzed posesji 206 ton odpadów. Zbiórka wielkogabarytów, która rozpocznie się w przyszły poniedziałek, prowadzona będzie w dni robocze do 22 czerwca. Harmonogram akcji wraz z dziennym wykazem ulic dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Odpady Komunalne. Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Tam również znajduje się informacja na temat odpadów, które obejmuje zbiórka oraz tych, których nie powinniśmy wystawiać. Na liście odbieranych odpadów znajdują się zużyte meble, urządzenia RTV i AGD, jak również małe opony samochodowe, złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe czy domowy sprzęt sanitarny. Podczas objazdu nie będą odbierane m.in. gruz, kamienie, piasek, ziemia, odpady budowlane, szkło, oleje i środki chemiczne, odzież oraz odpady zielone. Te można samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK przy ulicy Warzywnej. Przypominamy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych każdego dnia rozpoczyna się od godziny 6. Jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane. Dobiega końca ogłoszony w marcu przez Miejski Ośrodek Kultury konkurs Kulturą bez nudy. Przypomnijmy, pomysł na to artystyczne przedsięwzięcie narodził się z potrzeby sytuacji jako wsparcie dla akcji Zostań w domu. Zbliżamy się dużymi krokami, jesteśmy na ostatniej prostej do finału konkursu. Przedłużyliśmy nieco moment wysyłania zgłoszeń. Proponujemy i będziemy czekać na wszystkie zgłoszenia i na ich finalizację do 10 czerwca. Zadanie konkursowe polega na prezentacji pomysłów na twórcze, rodzinne spędzenie czasu w domu. Do tej pory wpłynęło blisko 20 propozycji. Projekty dotyczą m.in. rękodzieła, fotografii czy malarstwa. Znalazły się też akcenty wokalne, sportowe oraz wykorzystania produktów z recyklingu. Prace już są obecne na stronie Facebooku, fanpage'u naszym z Kulturą bez nudy. Tam można oglądać zarówno informacje o biorących udział w konkursie, jak i ich prace. One są cały czas według kolejności zgłaszania i z pewnością będą obecne do 25 czerwca. Właściwie w tej chwili już te prace oglądane są, lajkowane, także nie ma z tym problemu, już można. Natomiast po zamknięciu konkursu zgłoszeń jeszcze przez 10 dni będziemy czekać na lajki.
bo to właśnie internauci będą mieli wpływ na to, kto zwycięży. Później, po 25 czerwca, zbierze się kapituła konkursowa, która przyzna nagrody. Wyłonione zostaną 3 pierwsze miejsca, a pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia, co oznacza, że wszyscy, którzy zgłosili swoje projekty, zostaną nagrodzeni. Zgodnie z zapowiedzią, w kolejnym etapie luzowania obostrzeń Muzeum Miasta Pabianic oprócz wystaw stałych udostępnia dla zwiedzających od dzisiaj 26 maja wystawę interaktywną. Jest to matematyczna ekspozycja zatytułowana Wszystko jest liczbą, która do naszego miasta przyjechała już w marcu. Uroczyste jej otwarcie zaplanowano na 12 marca, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną zawieszone zostały wszystkie artystyczne i rozrywkowe imprezy w placówkach kulturalnych. Otwarcie wystawy odwołano, ale nam kilka dni wcześniej udało się ją zobaczyć i o niej porozmawiać. Teraz mogą ją obejrzeć już wszyscy. Ekspozycja Wszystko jest liczbą do naszego miasta przyjechała z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Faktycznie tytuł stara się do tego zachęcić, żeby spróbować sobie udowodnić, że faktycznie wszystko, co widzimy i co jesteśmy w stanie doświadczyć, i nawet te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć, jesteśmy w stanie przynajmniej spróbować opisać językiem matematyki. Wystawa jest interaktywna, dzięki czemu będziemy w stanie, myślę, zrobić to już empirycznie. W sensie nie musimy liczyć wiele, ale możemy też tutaj liczyć jak najbardziej, ale zamieniać ten świat na liczby i w drugą stronę, liczby na realne odczucia, tutaj jak najbardziej możemy. Matematyka to nauka o kształtach i liczbach, dlatego wystawę podzielono na dwie części – język natury i liczby wokół nas. Znajduje się na niej 35 stanowisk umożliwiających wykonanie ponad 60 doświadczeń, które udowodnią obecność matematyki w codziennym życiu oraz wyjaśnią wiele zasad panujących w otaczającym nas świecie. Zwiedzający przekonają się, że liczby i figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, geografii czy przyrodzie. Wszystkie stanowiska na tej wystawie są interaktywne, czyli podchodzimy do stanowiska, czytamy instrukcję i wykonujemy zwykle proste zadania, ale niestety to jest matematyka, więc niektóre zadania, nawet jakbyśmy chcieli, nie dało się w bardzo prosty sposób i przystępny przedstawić, aczkolwiek nie należy się zniechęcać, bo każdy lubi łamigłówki, bo myślę tu głównie o łamigłówkach. Mamy ich tu mnóstwo i one wyrażają w jakiś sposób zagadnienie matematyczne, które być może w opisie takim matematycznym stricte są dosyć skomplikowane, ale jak weźmiemy do ręki i trochę z tym powalczymy, to myślę, że jesteśmy w stanie coś wygrać. Jeśli ktoś ma otwarty umysł, to wszystkie stanowiska będą ciekawe, jedne bardziej, drugie mniej. Inne natomiast będą wymagały od pozostałych znacznie więcej czasu do tego, żeby tę ciekawość w sobie rozbudzić. Na geometrycznej części wystawy prezentowane są m.in. takie zagadnienia jak geometria rzutowa, matematyka w kartografii, twierdzenie Pitagorasa. Jednym z przykładów eksponatów znajdujących się na tej wystawie jest taka wyspa złożona z eksponatów, które pozwalają nam w bardzo prosty sposób udowodnić twierdzenie Pitagorasa. Jednym z takich dowodów jest dowód wodny, który po prostu pokazuje, jak obracając takim kołem możemy przelać tą samą ilość cieczy do kwadratów, które z jednej strony składają się na kwadrat obok C, oparty na przeciwprostokątnej i sumie i dwa kwadraty oparte na przyprostokątnych. I tu widać a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, jak się właśnie rozlewa. Pozostałe stanowiska pozwalają też pokazać dowód tego twierdzenia na zasadzie geometrycznej, przestawiając po prostu klocki, udowadniając, że pole powierzchni tych kwadratów jest identyczne. Niech się doleje do końca, bo one się wypełnią tylko przez to, że się pieni. To bardzo ciężko dobrać taką ciecz, która to... ale już myślę, że jest okej. Ekspozycja umożliwia przyswajanie cennej wiedzy poprzez wykorzystanie specjalnych przyrządów i urządzeń, a także gier, układanek, puzli czy kwadratów magicznych. Zdaniem kustosza wystawę powinni obejrzeć wszyscy, o ile przyjdą bez uprzedzeń. Ci, co lubią matematykę, wiadomo, że odnajdą się tu dużo szybciej, ale osoby, które są do matematyki nastawione raczej negatywnie, a wiem, że takich jest sporo, myślę, że nie powinny się zrażać. Jest tu dużo takich stanowisk, do których faktycznie można zacząć zabawę i zobaczyć, że ta matematyka, będąc nauką bardzo abstrakcyjną, jednak w życiu naszym jest bardzo mocno zakorzeniona i przydatna.
Wystawa Wszystko jest liczbą to już piąta ekspozycja, jaka do Muzeum Miasta Pabianic dotarła z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Można ją zwiedzać do 18 lipca, jednak ze względu na panującą pandemię obowiązują określone zasady bezpieczeństwa. Obowiązują zasady zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk na wejściu i zachowania dystansu przestrzennego. Tutaj zalecamy 2 metry. Zwiedzający wystawę interaktywną zobowiązani są również do nałożenia rękawiczek własnych lub tych dostępnych w muzeum.